51 latek chciał zabić sąsiadów. Kilkadziesiąt strzałów trafiło w ich dom w Jawożnie. Mężczyzna był pijany, strzelał z nielegalnie posiadanej broni. Grozi mu teraz do żywocia. Na szczęście nikt nie został ranny. Łukasz Kąziołka. Okolica spokojna, ale we wtorek, wcześnie rano na tej ulicy, wiawożnie było bardzo niebezpiecznie. Padły strzały z broni palnej. Koło mnie w kule świstały, i dopiero jak obijały się od huśtawki, to ja usłyszałam, że to muszą być na prawdziwe strzały. Jeszcze rodzina z góry patrzała, że on w tym okienku tam stał i do nas. W domu w kierunku którego strzelał znajdowało się sześć osób. Nikomu nic się nie stało. 51-letni mieszkaniec Jaworzna zanim nim przyjechała policja, zdążył oddać kilkadziesiąt strzałów. Nawet w obecności policjantów groził swoim sąsiadom. Miał on ponad promil alkoholu w organizmie, stosował się do poleceń policjantów i w momencie kiedy policjanci wydali mu polecenie o odrzuceniu tej broni, którą trzymał w ręce, on to polecenie wykonał. Policjanci znaleźli nie tylko ten pistolet. 51-latek zdobył broń prawdopodobnie na czarnym rynku. Poza tym samodzielnie przerabiał ją w domu. Jeden z trzech zarzutów, jakie usłyszał, dotyczy właśnie nielegalnego wytwarzania i posiadania broni. Pozostałe to usiłowanie zabójstwa i kierowanie gruźb karalnych do sąsiadów. To nie pierwszy raz, gdy 51-latek ma problemy z prawem. Tak, był on znany organom ścigania. Od kilku lat prowadzono w tutejszej prokuraturze kilka postępowań, w którym występował w roli podejrzanego, też mogę powiedzieć, również na szkodę aktualnych pokrzywdzonych. Jak wynika z dotychczasowych orzeczeń sądu, mężczyzna ma problemy psychiczne. Teraz po ataku na sąsiadów sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.